O kurde. O. Orkowie, ale jaja. Yeah. Zealot Gunner Pyromage. Kurwa ty, a ta moja rasa Gigalipa, bo... Wszystkie trzy pierwsze jednostki mają zupełnie inny upgrade. Ty, damage tu mega oddaję na tych orkach chyba. Mają wysokie tak speedy i dużo jednostek się z tym skaluje. O co chodzi w tej giereczce? Dobra, to je wytłumaczę. Tak raz na jakieś parę sesji warto potłumaczyć ludziom, nie? Słuchajcie widzowie, w tej grze gramy sobie we czwórkę. Jak widzicie, mapa jest takim kwadratem. I jest czterech graczy, którzy... Ja jestem tu, tutaj jest... na przykład, nie wiem, czy to jest Kiszak? Tak, po prawej jest Kiszak. Tutaj po lewej jest jeszcze jeden gracz, tutaj na dole jest jeszcze jeden gracz. Gramy sobie z Kiszakiem i z widzami. Pozdrawiam. Pozdrawiam Nexus Live. I to jest... Kiszak, ty to ładnie nazwałeś, że to jest w sumie taka reverse moba, nie? No. Że w sumie to wyobraźcie sobie LoLa albo Dotę, tylko że wy sterujecie bazą i jednostkami, które wychodzą z bazy. Bardziej odpowiadacie za to, dokąd idą jednostki jakie i za obronę swojego, nazwijmy to, Enchanta, ale nie sterujecie żadnym bohaterem ani nic takiego. Jest taki survival. Chcecie zniszczyć przeciwnika, a samemu przeżyć. Jest tu dużo elementu strategicznego, jest dużo losowości, każdy mecz jest bardzo inny, piękny. A, dobrano Skajanka. Już tak powiem, nad wyrost. No, ciężko jest być takim dominantem, nie? W tej grze. No. Ale może my po prostu ją chujowo gramy. Nie, myślę, że to nie jest możliwe. Midstorm. Midstorm wpłacił 25 zł. No nie. Dziękuję ci. Piotr, kiedy twoi widzowie zaczną mi wpłacać pieniądze? Nie wiem. Ale Midstorm wysłał do Nate'a 25 zł, za co pięknie dziękuję, i powiedział, że to po to, że właśnie miał wysłać do Kiszaka, ale nie chciał, żeby Overflow wjechał. O, no to bardzo dobrze. To o mój dzięki interes zadbał tak naprawdę, więc fajnie. Tak, fajnie, że masz widzów, którzy twoje dobro cenią sobie najbardziej. Mizia Kizia, dzięki za rajda. Siema, siema. Mizia Kizia. Mizia Kizia. Uroczynik, nie? Mhm. Już nie Lazepoch. Dosłownie 5 minut temu wyłączyłem Lazepocha, żeby sobie do poduszki, a, że tak powiem, tak zagrać z kolegami. A, czyli tak ci się nie podoba. No, na sekundę wyłączył Lazepocha, to już chyba zdradził tę grę. Czy to jest coś jak Legion TD? Wiesz co, Legion TD też się wziął z Warcrafta, ale to nie do końca chodzi o to samo, nie? To jest dosłownie... Ty walczysz bazą bardziej. No. Dobra, pójdziemy w Echo. Giga w Echo pójdziemy. Dobra, czym ty w ogóle grasz? Ty grasz jakimiś... A, Dark Iron Dwarfy, tak? Mhm, zupełnie nie wiem, jak nim się gra. Okej. Okay. A po levelej mam... Leloka, który gra... Dwarfami zwykłymi. Czyli mam różne rodzaje dwarfów z każdej strony. Ty grasz orkami. I jeszcze mamy elfy, okej. Okay. O, już u mnie się pojawiło. Co? Już nigdy nie będzie Lazepocha? Na sekundę wyłączę Lazepocha. Lazepoch dead game. Siada kiedy, siema kiedy Lazepoch. Koniec z Lazepochem, widzowie. No. Zajfik, montujesz tam materiały? Chyba dzisiaj dużo rzeczy do wymontowania. Ej, kurwa. Sorry, widzowie. Byłem po jedzenie i... Mocne podkreślenie gry w 20. Masz takie sorry, poczucie, to... Pozdrowienia dla Piotra. Masz dzisiaj takie poczucie, że serio byłeś w robo? Dzięki, mocny widziałem... gryf. Pozdrowienie dla Piotra Maciczaka, Piotra, jak dostałem w donacie. O, zajebiście, dziękuję. Sorry, mocny gryfie. Byłem po jedzenie, ja pozuję donaty, żeby mi ktoś nie powysyłał jakichś P-wordów albo L-wordów.
6, Piotrek o ten, o nowym słowie, którego na Twitchu nie można używać, na L. Wleciał. No, coś o... coś tam logia. No. Dziękuję. Dzięki, gry. Mocne podkreślenie gry w 10 jak złotych. Jak nasze postacie w... Przepraszam World cię Cards. Bardzo, Wizu. No. Badania zakończone. Ty no, nie powiem ci, że tak nie do końca wiem, jak rozegrać tą rasą, ale oni chyba... Ty tam też masz te smoki chyba, czy nie? Jako moc bazy. Nie. Nie, widzowie, nie, już nie. Nigdy nie będzie Lazepocha. Już Lazepoch na... Już nienawidzę Lazepocha od dzisiaj. Dzisiaj oglądałem w ogóle review Lamy o Lazepochu. No, no, no. I powiedział tam coś takiego giga ciekawego. Mhm. Co mnie trochę zainspirowało. Bo powiedział, że... Dziękuję. O, poczekaj chwilę. Gówno pierdolone 100 złotych. To ja dzięki też gówno pierdolone. Siebie, bo mocne podkreślenie gry w tym z komornikiem spotka XD. Wow. Dzięki gówno pierdolone za 100 złotych. Czemu się śmiejesz? A nic, wiesz co, coś śmiesznego mi się przypomniało. Dobry dowcip mi się przypomniał. Słuchaj, i Lama powiedział coś takiego, że jego problem z nowoczesnymi RPGami polega na tym, że potwory nie mają zbyt dużej różnorodności. Ja mówię, kurwa ty, no nie do końca tak jest i się w sumie nie zgadzam, ponieważ właśnie w Lazepochu sam nawet to o tym mówiłeś i też na to zwróciłem uwagę, że jest bardzo duża różnorodność pomiędzy stylem walki z konkretnymi potworami. Mhm. A Orm nie uprzedził, i jak odpauzowałem materiał, to powiedział, że jemu dokładnie chodzi o to, dosłownie jakbym spriwatchował materiał, że mu dokładnie chodzi o to, że w tych nowoczesnych RPGach moby są projektowane w taki sposób, by schodzić do ciebie jak taki całkowity swarm. No nie? Ej, co nie daje... kurwa, wiesz, że ja... No nie wierzę, kurwa. Wiesz, co zrobił wampir? Wiem, zraszował tę trójkę na mizie. Tak. No. Kto kurwa raszuje tier trójkę na midzie? Kurwa gorzej, bo Piotek teraz we mnie będzie wjeżdżał, więc ja się muszę przed nim uzbroić. Kto kurwa raszuje tier 3 na midzie? Widzowie. To twój widz. Wampir, czy ty jesteś pierdolnięty? Do widza tak? No. Będzie Lazepoch? Wyłączyłem Lazepocha 3 minuty temu, więc pewnie już nigdy nie będzie Lazepocha. Nigdy. Nigdy. Na 5 minut wyłączyłem Lazepocha, co łatwo się domyślić, że to oznacza, że teraz nienawidzę Lazepocha. No tak jest. Ja na przykład stary, jak pewnego dnia nie zjem pizzy, to już znaczy, że już nigdy w życiu nie zjem pizzy, wiesz? Okej. Okay. Nie masz tak? Że na przykład jest coś i jak nie przestajesz nagle, to przestajesz, to już nigdy tego nie tykasz. Nigdy. No tak. Nie, widzowie, mam dość tej gry. Kurwa mać, no... Jeszcze wy jesteście tak głupi, że pewnie macie te jedynki na midzie. Maciejczak znowu zaczyna w taki sposób i pewnie wygra mecz. Niewiarygodne. Czemu te trzy widz na ciebie, stary, zraszał? Ta jeszcze bohatera postawił na midzie i cię patrz, jeszcze przepcha tym bohem. Nie no, widz to chyba robi dlatego, bo... Hejterem jest. Bo hejt uczuje. No, hate watch. Jedyna możliwość. Mhm. Też mi się tak wydaje, Piotrek. Piotrek, spoje tak samo, no nie? Szkoda, bo fajna gra, niedługo wychodzi PoE 2. A ty przestaniesz no grać. Tak. Ja już przestałem, nie gram teraz w PoE, co znaczy, że już nigdy nie zagram w PoE, więc... Fajnie, że wychodzą update'y, ale to nie dla mnie. Ej, te moje jednostki są strasznie tanki, nie? Przysięgam ci lojalność. To jest mój koniec.
lojalność. Naprawdę? Tak ciężko jest? Nie no, jeszcze przeżyję, ale jest mega źle. Jest bardzo źle. Wiesz co, Zajfim właśnie napisał, że on ci źle życzy w tej grze. Czemu? Mocne podkreślenie gry w 25 zł. Co za mapka? Zagrałbym Survival Chaos. Też bardzo lubię Castle Fighty. Na razie tylko na boty leciałem, bo nie było sobie gry, jak zagrać z nami Nexta, bo Piotrek na pewno będzie chciał wypierdolić swojego widza, który mu grę zniszczył, bo jest zawisny. Oczywiście, że tak. A kurwa, ja się nie wymutowałem na Discordzie, sorry. Nie chciałem, wiesz, żeby twoi widzowie tu ustrzeli. Widzowie, czy dobrze się czujecie w takim właśnie toksycznym męskim humorze, który przejawiamy grając w Survival Chaos? Bo ja wam powiem, że ja go uwielbiam. Naprawdę. Badania zakończone. Ja też lubię. Ja też tylko lubię, nie wiedziałem, ponieważ że to jest nie nosi humor, to... wiesz? A. Ulepszenie gotowe. Ej, dzisiaj był Campfire Chat, Piotrek, no nie? Mhm. I ludzie określili to najgorszym Campfire Chatem, jaki kiedykolwiek miał miejsce. Żartujesz. No nie. I słuchaj, co wymyślił Blizzard podobno, bo już oglądałem podsumowanie tego. No. Blizzard wymyślił, że stworzy mapki, które będą polegały na tym, że będziesz do nich chodził. Za każdym razem mapa będzie identyczna. Za każdym razem układ mobów będzie identyczny. Kapliczek oraz skrzynek będzie identyczny. I będzie to polegało na tym, że będziesz miał czas i w tym czasie będziesz musiał zabijać moby, które będą doprowadzały do tego, że w przeciwieństwie do Greater Riftów z Diablo 3 nie będzie ci rósł pasek postępu, a będzie ci zwiększała się liczba pod paskiem czasu. Ciekawe, okay, czyli... nie? Ale w sumie to mnie jakoś nie dziwi, bo to chyba już dawno mówili o tym, że generalnie chcą zrobić taki tak, to są te, stałe, to jest ten stałe gauntlet, seedy. No? No nie wiem, no to ale mnie to nie kupuje. No ja mnie myślę, też że nie. Oni inwestują taka stała czas mapa. I wysiłek w coś, co jest w ogóle nie jest clue, że tak powiem. No. Że źle alokują zasoby. O, w ten sposób. Może powiem tak ludologicznie. Przepraszam, gruznawczo. No, dobrze się poprawiłeś. Mocne podkreślenie gry w 10 zł, to jak będzie możliwość zagrać, to się pisze na jedną gierkę. No to spoko, mocny gryf. Ja się przytrzymam slota. Patrzcie, Piotrek mi grę chciał zniszczyć, wchodząc we mnie tę trójką. Ja? Zniszczyć? No. Chciałem sprawić, żebyś... Bo wiesz, że na przykład jest coś takiego, że gra jest załatwa, nie? Mhm. Się łatwo nudzisz. Tak, ja no. Chciałem wprowadzić taki element, że coś się dzieje w twojej grze, żebyś to docenił. Pomyślałem, że ci się to spodoba. Mhm. To jest taki element koleżeństwa. Poza tym stawiasz wyzwanie przed kolegą, który wiesz, że jest w stanie potencjalnie sobie z nim poradzić. To jest taki format docenienia wręcz. O kurde, to dobrze mi powiedziałeś, fajnie. No. Ej, to on, czy on ma jakiś base destruction ten Piotrek, czy o co kurwa chodzi? Nie no, ty te cztery na mnie zrobiłeś, no kurwa, ty żartujesz sobie. No mam T1 na midzie, wiesz, więc jestem... Tak, dosyć.
niefortunnej pozycji. Czy da się grać w Legacy Warcraft 3? Wiesz co, jeśli masz tylko Star Klucz? To gra działa na takiej zasadzie, że możesz dołączyć do większości gierek, ale nie do wszystkich. Padł bohater ze sprzymierzonej armii. Cześć Halima, śpi dobrze. Cześć Halima. Cześć, 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 cześć. O kurwa. Nie wiem, czy ta mapa wymaga Reforged. Nie, nie, na pewno nie. Nie wymaga, okej. Co, jakie mam upgrade? Fine. O, Salamander Rider daje bonus armor. O kurwa, ty, jakie ona ma fajne upgrade'y. Człowiek Salamandra. Kurde, ten Magni Bronzebeard, jak tu się uchował. Był mega low, myślałem, że padnie. On się leveluje, kurczysyn, cały czas. Jeszcze zaraz mi przyjdą wrogie siły z linii środkowej, co jest mi nie na rękę. Badania zakończone. No, o kurde. Wampir niestety kawał chuja. O, cześć Flavi, siemanko. Siema Lefsej. Oglądaliśmy dzisiaj twój film, bardzo ludologiczny film, Wizu, stworzyłeś, naprawdę. Giga kurwa polecajka wleciała ode mnie do ciebie, Wizu, solidne łokieto. Kurwa, zainspirowałeś mnie tym filmem, czaisz to? Naprawdę. Giga mnie kurwa nim zainspirowałeś. Faktem? Słuchaj, dzisiaj oglądałem Piotrek film od Wiza. Mhm. No nie? No. W którym przedstawił filozofię Dark Soulsów i jak można na jej podstawie poprawić swoje życie. Mhm. I stwierdził, że rozłożył na przykład elementy Dark Soulsów w przełożeniu na jakieś wyzwania życia codziennego. Mhm. I na przykład powiedział, że lokacje to są takie rzeczy. Wyobraź sobie, że na przykład maraton jest twoim przejściem Dark Soulsów. Każdy kilometr w maratonie jest każdym kolejnym bossem, każdym kolejnym checkiem, no nie? Mhm. A lokacje to są wszystkie rzeczy, które chcesz skipnąć, bo mogłyby cię irytować, jak na przykład padający deszcz. I mógłbyś poddać się, bo lokacje się w sumie kurwia. Tak jak z tym Tetrisem, o którym mówiłeś, nie? O Mario i tym skakaniu. Tak, o spadającym Tetrisie, no. No, no, no. Nie, o, no. Mówiłeś coś o... spadających plotkach na Amerykanów. Tak, tak, tak. No. To podobna logika. Oczywiście... No, 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 no. I kurwa, dzisiaj wysunąłem taki wniosek, że co jeżeli ludologia przerodzi się w to, że powstanie jeszcze więcej treści ludologicznych. Żeby podkreślić jej siłę. Ludologii 2.0. Trzymaj się, Golden. Golden Dragon Chicken. Złoty smoko kurczak. Przepiękny nickname. Chciałem powiedzieć, że mam naprawdę trudną sytuację, powiem ci. Nie jest dobrze. Piotrek, ale ja też łatwo nie mam. A... najgorsze jest to, że ty mi w tym przeszkadzasz. Badania zakończone. Potrzeba więcej. Ej, ta moja aura ma, ta moja ma beskitu dużo AOE i dot. Więcej złota. Wbrałeś już książkę z 38, która będzie fundamentem tej drogi. Potrzeba więcej złota. Nie, może coś kurwa, nie, co byś Zajf proponował? Zamok Natalów. Oho, ty mi wysyłasz tu bohatera Rexara? Nie, 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 Piotrek, wiesz, to jest naprawdę niefajne.
Ceniesz mnie po wzroście, he? Potrzeba więcej złota. Potrzeba więcej złota. Potrzeba więcej złota. Ej, mam widzę, co ma nickname gówno pierdolone i go ludzie oznaczają na czacie czasami. I po prostu piszą gówno pierdolone. To śmieszne całkiem, szczerze mówiąc. Mięsna panda oznaczyła gówno pierdolone i napisała gówno pierdolone. To fajne, takie z sympatią. Ty, czemu ty w ogóle Moirę na lewą stronę przyciągnąłeś? O kurwa, ty co tu idzie na bocie, widzowie, do mnie? Chciałem ją tak odosobnić, żeby jej było smutno. Ale wydaje mi się, że ten mid stracony na początku mnie tak usadowił w tyle, że jestem totalnie... No, wampir mnie rozpierdolił w trzeciej minucie tak naprawdę. I wydaje mi się, że to jest bezpowrotne. No, raczej ta. Badania. No to zajebiście lefsaj. To kurwa ludologiczną AS sobie przekazać. Ty, a Piotrek, jak się przekazuje w kościele znak pokoju, to możemy ludologiczny znak powinniśmy sobie przekazywać. Przekażcie sobie ludologiczny znak. Hej Piotrek, co z Lazepochem? Wiesz co, trafiłeś nigdy nie będzie, na półgodzinny segment streama, gdy nie gram w Lazepocha? Co oznacza, że płytnąłem Lazepocha na zawsze? To jest Esso z wami. Prosta logika. Kurde, ale tutaj Lelok na mnie idzie. Tu będą problemy, tu będą kłopoty. Chyba, stary, nawet nie chcesz wiedzieć, co wampir właśnie u mnie robi w bazie. Też cię rucha? No. Kurde, Lelok. Zaraz mnie anihiluje. Ty, a ja ciebie chyba. No. O kurwa. No zajebiście. Ja pierdolę. Kurwa, z dwóch stron mi weszliście. Ja pierdolę, ty mogę ulta przytrzymać. Zapomniałem, że Piotrek do mnie idzie górą. Ja anihilowałem Piszaka, ale Lok chyba zanihiluje mnie, widzowie. No chuj. No to już chyba kurwa bezpowrotne, widzowie. Piotrek mi grę zniszczył. I kurwa. Klasycznie. Zaszli nas od tyłu. Jeszcze się trzymamy tutaj, moi drodzy. Bardzo duży przyrost golda. Ja generalnie miałem w tej grze trochę szczęścia, a trochę nieszczęścia. Czekaj, tylko żebym to przeżył teraz. Ja generalnie w tej grze właśnie Piotrek mi niszczy grę. Aha, dzięki. O kurde, co ty galasz? O kurwa. No to GG. Co ty galasz? U mnie, widzowie, elementem szczęścia było to, że z obu stron, po lewej i po prawej, miałem graczy z rasami mechanicznymi. Czyli zarówno Kiszak, jak i Lelok, po jej prawicy i mojej lewicy, mieli jednostki, za które otrzymywałem golda, bijąc je moimi raiderami. Dlatego, wiedząc o tym, specjalnie wziąłem na początku bonus,
jednostkę, która ma szybszy attack speed, żeby jeszcze bardziej farmić na nich golda. Atakują nasze miasto. Miałem też head start ekonomiczny, przez to, że mi rozpierdolili mida. Więc miałem przynajmniej dzięki temu szansę właśnie się wzbogacić bardzo mocno na lewej i prawej. Kurde, Ibiru, F dla ciebie. Wyjebkanie dobrze, stary. Atakują nasze miasto. Taktyka na Furasa no, ja totalnie Furas. Jak widzisz, pass shield to golda. Każdy hit takiego golema, 2 golda na tym etapie dla mnie. Tu to samo, każdy hit w steam tanka, 2 golda dla mnie. Ja tak na nich farmi golda, że to jest insane. Strategia pod zarabiańsko typowo. Ibiru, to teraz może Urloczek, mega OP. Urloczek OP, to łatwiej ci będzie zajść dalej i doświadczyć trochę więcej tego late game'u. Fajnie, że im Piotrek grę zniszczył, nie? No. Ej, kurwa, wiesz co Lelok zrobił? Co? Lelok zmisklikował Smite'a i wyszedł z gry. 25 kurwa, taki rage quitter? Wszystko byłoby dobrze, gdyby no bo... nie ten skurwysyn Maciejczak. Zamiast w mojego bocha za 3 koła Smite'a użyć, to użył Smite'a w MOBA. Ultraidera. To mega śmieszne akurat według mnie. Czytam wiadomość z Donate'a. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie ten skurwysyn Maciejczak. Prawda. Trudno się nie zgodzić z czymś takim. Ty dobra chyba kurwa GG, nie? Piotrek. Czy chcesz jeszcze próbować? Z tym ziomeczkiem? Tak. No. No nie jest nic obity i ma pełną manę. Kurde. No, ma manę. Zastanawiam się, czy jestem w stanie coś z tym zrobić. Kurier, o, czy ty też się wyjebałeś? W lewą. Ty, to nie rozumiem, Lelok, nie mogłeś po prostu nim skutować? 50 zł. To ja jednak cofam mu tego donate'a. Poproszę klateczkę. Dziękuję, Mistorm, za 50 zeta. Mistorm powiedział, że wysyła mi 50 zł i robi cashback u siebie na PayPalu. Co? Generalnie powiedział, że się pierdoli, że macie w dupie. Że chętnie by ci nasrał na wycieraczkę. Co? Wydaje mi się, że wymyślasz, bo użytkownik Bitstorm nigdy by nie powiedział czegoś takiego. Oceniasz mnie po prostu, nie? Wychodzi Piotrek, na to, że... jaki jest twój ulubiony gracz PoE? Nie wiem, może Gorata? To nie ta Azjatka, co tak mówi kawaii? I... nagrywa buildy? Nie, nie przypadam za nim. W sensie nie, jak nie mam to się nazywa? Hey Gaming, ale ona się chyba nie nagrywa. Nie no, ja rozpierdalam chłopa. Ty rozkurwiasz go, no? No. Goodbye, Path of Exile. No, ty bez kitu przestała nagrywać. Ty, Piotrek, ale... Kurwa, tutaj zaszedł bardzo podobny dyskurs w Polsce na jednym kanale. No, jaki? Ona nagrała Goodbye, Path of Exile. Wrzuciła 9 filmów z Diablo 4 i przestała wrzucać filmy. Co ty gadasz?
Więc przynajmniej wiemy o więcej niż jednym kanale, który został zrujnowany przez Diablo 4. Ciekawe, czemu się pożegnała z Poe. Znaczy, pewnie tłumaczy w filmie, ale... Może jej nie zapłacili. Posłuchamy. You finally saw my face! Badania zakończone. You might wondering what's going on. No, ciekawe rzeczy się tu dzieją na bocie. I've decided to słabo stoję z maną, Blera. Guys. So this ja mam is going bardzo to goda. Be my last PO video from this channel. Nie lubię Grotę, bo mamy podobny gust buildowy. I też generalnie gość jest taki mega sympatyczny, myśla fajne buildy, jego buildy zazwyczaj są kreatywne i mi się mega podobają. I też, nie wiem, kojarzy mi się również z mega wyskillowanym graczem. Na przykład jak były... O, czyli ty sądzisz, że jesteś mega wyskillowanym graczem, będziesz również jest mega wyskillowanym graczem? No, Piotrek, chyba ego top, jak ty mówi młodzież. Że lubię go również za to, że jest wyskillowanym graczem, ale ten... coś chciałem jeszcze o nim powiedzieć. Piotrek, a powiedz mi... Jak był na przykład w Twitch Rivalsy, nie? Napierdolibyś Jamowi w 1v1, czy nie? Ale IRL? Nie. Play Poe. No? Myślę, że jakby to był wyścig do Uberów softwareowy, to Pidżam by wygrał, ale jakby to było coś na HC, to ja bym wygrał. Bo po prostu doświadczeniem. A jeszcze powiedz, że ja bym Ruflesa wygrał. No, aż tak daleko się nie posunę. Piotrek, dawaj zrób ligę cmentarzystą Rufles HC, co ty na to? Będzie 10 osób grało. Czemu ludzie nie lubią tego Rufles? Trzymam mój Stach. Wolą poczekać na prawdziwy Rufles, na dwójeczkę. Grasz mój stach z nami w Warcrafta? Piotrek, mógłbym zaprosić takiego widza, co mi kiedyś w Elden Ringu pomógł? A jak ci pomógł? On siedział ze mną na Discordzie i mi mówił, jak questy robić. To zainstaluj mój stach. Kurde, tajnie go do mnie wysyła? To był twój ult, kurwa, czy to bohater? Kurde. Norbert, dzięki za 21 miesiąc suba. Czy to za mną to display? Nie, to jest po prostu obraz. Obraz pomalowany. Kurwa, źle Piotrek powiedziałeś jak na streamera. Powinieneś powiedzieć tak. To za mną to mógłby być wasz display i wasza reklama. Wydaje mi się, że widz co pytał, nie pracuje dla firmy Display, ale może się mylę. Dobra, przegrałem. Gówno pierdolone 6 zł i 66 groszy. Klapka włączona, ale pożegnać się ale wypada, więc życzę wszystkim dobrej ale ci musi smakować. I pewnie do jutra, bo fajna ta transmisja, pozdrawiam. Trzymaj się, gówno pierdolone. Obraz typu malowany, rzadkości ręcznej. Użytkownik u mnie napisał, gówno pierdolone. Śpij dobrze, słodki książę. Gra się nazywa Nexus. Nie jestem klucuchem. Zresztą gdybym był, to bym ci powiedział, jak uważasz.